Europejska ma gigantyczny deficyt budżetowy, gigantyczny deficyt na rachunku obrotów bieżących, musi po raz pierwszy od długiego czasu pożyczać pieniądze na rynkach finansowych i, no i sama miała taką chęć, żeby zdusić amerykańskich producentów ropy łupkowej polityką dużej podaży i niskich cen. To się nie udało. Dlaczego się nie udało? No oni nie doszacowali możliwości dostosowania się amerykańskiego biznesu do niższych cen. Jak się okazało, technologia idzie do przodu tak szybko, że koszty wydobycia w Stanach Zjednoczonych tej ropy łupkowej są bardzo szybko ograniczane. I widać, że przy cenie 40-45 dolarów ci producenci już sobie przyzwoicie radzą i przestają ograniczać produkcję, a przy cenie 50 dolarów już ją zaczynają zwiększać. Więc Arabia Saudyjska przegrała ten pojedynek, natomiast to nie oznacza, że teraz podda się, wywiesi białą flagę i powie, no dobra, to my ograniczamy produkcję. Bo co to wtedy oznacza? To oznacza tyle, że oni będą mniej produkować, a te wyższe ceny oddadzą innym krajom spoza OPEC-u, właśnie między innymi tym producentom łupkowym, którzy wtedy no, rozkręcą się na dobre, tak? Więc też nie jest z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej dobry moment. Więc oni są w trudnej sytuacji i wydaje mi się, że trochę ta strategia arabska jest gdzieś tam w martwym punkcie, oni nie wiedzą do końca, co należy zrobić, więc żeby załagodzić spory w OPEC-u, no coś tam zostało przedstawione, ale to nie będzie tak, że naprawdę OPEC będzie ciął to wydobycie i ta ropa zaraz poszybuje na 60 czy 70 dolarów. Coś takiego kompletnie nie wierzę, szczególnie, że OPEC ma fatalną historię przestrzegania tych kwot. Tak naprawdę te kwoty z reguły były minimum wydobycia. Jeśli popatrzymy sobie, zestawimy sobie te limity z faktycznym wydobyciem, to z reguły to była podłoga, a nie sufit. Więc no, tego też bym się spodziewał i tym razem. No w sumie z punktu widzenia nas kierowców, to tańsza ropa jest lepsza. To ta tańsza ropa jest wiadomością. W zasadzie chyba największy wpływ na gospodarkę ma kurs dolara i poziom cen ropy. Myślę, że cała reszta jest owszem ważna, ale pewnie drugorzędna, więc rzeczywiście te, a jeszcze co, oczywiście ceny ropy w Polsce są związane z kursem dolara, więc tak naprawdę kurs dolara chyba tak pierwszoplanową rolę ma. Rzeczywiście myślę, że ten powrót do cen ropy 150 dolarów jeszcze ładnych parę lat temu, pamiętam, i prognozy, że nawet 200 może kosztować baryłka, wydają się nierealne, no ale to tylko potwierdza tezę, że rynek jest kompletnie nieprzewidywalny w kategoriach średnioterminowych. Może jesteśmy w stanie na przykład kurs złoty, dolar, czy euro, złoty, czy inne pary przewidzieć w kategoriach tak naprawdę tygodniowych, a reszta to jest trochę wróżenie z fusów, oczywiście w oparciu o swoje doświadczenia i modele, ale no coś w tym jest. No oczywiście im będzie taniej, tym lepiej. Raczej jest w tej chwili sytuacja taka, że Stany Zjednoczone stały się o wiele mocniejszym kontrolerem cen ropy niż bywało to w poprzednich latach i na znaczeniu traci trochę ten kartel OPEC wobec poprzednich lat. No zobaczymy, to bardzo ciekawa gra handlowa, tudzież wojna nawet między Stanami Zjednoczonymi a krajami, które wydobywają ropę. Jeśli jakieś decyzje będą, to 30 listopada Paweł Pelc. W zasadzie tutaj trudno coś dodać do tego, bo kluczowe jest właśnie ta gra między krajami, które są w kartelu, a tymi, które są poza, bo rzeczywiście wygląda na to, że Arabii Saudyjskiej nie udało się skutecznie wyeliminować z rynku dostawców ropy wydobywanej tą metodą szczelinowania. Też mimo prób i medialnego zabicia tego i cenowego. Także no to wydaje się, że to sygnalizowanie osiągnięcia porozumienia jest na razie taką próbą zagrania na rynek poprzez właśnie to oddziaływanie psychologiczne, a nie realną podażą. Także no zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. A ponieważ jeszcze mamy kilka minut, to chciałam panów podpytać, skoro jesteśmy przy tych tematach międzynarodowych, o to, czy powinniśmy się jakoś chronić przed chińską ekspansją tutaj w Europie. Chińczycy coraz intensywniej inwestują. W tym roku chińskie firmy zainwestowały już w 110 firm w krajach Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych jest specjalna
instytucja, która opiniuje i ewentualnie wstrzymuje takie decyzje. Czy Europa też się jakoś powinna chronić? Jakub Kurasz? Ja uważam, że taka nadmierna regulacja, jeżeli chodzi o inwestycje, jest zbędna. Wydaje mi się, że Europa, a Polska zwłaszcza, potrzebuje kapitału i chińscy inwestorzy są tu mile widziani. Mieliśmy oczywiście w historii taki dosyć niefortunny epizod związany z budową jednego z odcinka autostrad, co istotnie pogorszyło wizerunek chińskich inwestorów, więc należy oczywiście bacznie się przyglądać tym inwestycjom, to jest oczywiste, ale średnio Chińczycy w Europie, o ile dobrze pamiętam, inwestują rokrocznie 20 miliardów dolarów, głównie skupiając się na krajach Europy Południowej, czyli wyszukując potencjalnie tańszych porty greckie na przykład elementów i aktywów, które mogłyby kupić. Myślę, że Polska jest dla nich bardzo ciekawym takim hubem i zróbmy wszystko, żeby tu byli. Ja nie sądzę, żeby chiński kapitał na nas miał jakoś zalać do tego stopnia, żeby powinniśmy się tym na chwilę obecną martwić. Jak na razie ta chińska obecność w polskiej gospodarce jest raczej znikoma. Ja twierdzę niezmiennie, że Chińczyków czekają bardzo poważne problemy w perspektywie kilku kolejnych lat, więc tym bardziej nie spodziewam się, że oni będą zalewać świat tym swoim kapitałem. No właśnie, kłopoty mają chińskie banki, bo tam okazuje się, że odsetek niespłaconych kredytów rośnie bardzo. Chociażby. No to jest faktycznie, jeśli chodzi o kredyt dla sektora prywatnego, to jest powód numer jeden, dla którego można mieć bardzo, bardzo duże obawy. Tak? No, jakby mówiąc w dużym skrócie, nic nie trwa wiecznie, prawda? Jeśli gdzieś przez ileś lat zbieramy owoce reform gospodarczych i widzimy, że jest dobrze wzrost, a później chcielibyśmy, żeby ten wzrost był cały czas tak wysoki i stymulujemy tą gospodarkę kredytem do pewnego stopnia, w pewnym momencie gdzieś tam to pęka. Tak, musimy pamiętać, że Chiny to jednak ciągle kraj komunistyczny i tak naprawdę te decyzje często mają charakter polityczny. Natomiast tak jak przygląda się tym inwestycjom chińskim, to one w dużym stopniu są skierowane tam, gdzie są technologie, są patenty, jest ta myśl innowacyjna, którą można w jakiś sposób wykorzystać. Jakub Kurasz, firma doradcza PWC, Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB i Paweł Pelc, radca prawny, wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Więcej wiadomości jak zwykle w naszym serwisie gospodarkapolskieradio.pl. Za uwagę dziękuję, Sylwia Zadrożna. 5 minut zostało do godziny 2:00. Teraz w Polskim Radiu 24 o tym, jak ostatnią rekonstrukcję rządu odebrali politycy na Wiejskiej i co o swojej nowej roli mówi sam zainteresowany, czyli minister Mateusz Morawiecki. O tym reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Na wspólnej konferencji premier Beaty Szydło z wicepremierem Mateuszem Morawieckim były podziękowania za zaufanie, ale wielokrotnie była też mowa o odpowiedzialności, jaka na Mateuszu Morawieckim spoczęła. I choć to właśnie nowy minister finansów jest autorem i głównym odpowiedzialnym za realizację planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, to premier Beata Szydło zapewniała wczoraj, że jego założenia realizować mają wszystkie resorty. Część tych działań została już rozpoczęta, część zakończona z sukcesem. Inne nabierają tempa i potrzebny jest silny ośrodek gospodarczy w rządzie, który będzie te prace koordynował. To nie znaczy oczywiście, że pozostałe resorty, w tym również te resorty, przedstawiciele których nie będą wchodzili w skład Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, nie będą brały udziału w realizacji tego projektu. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jego celem jest utrzymanie stabilności finansów przy jednoczesnym przesuwaniu pieniędzy w kierunku inwestycji. Deklarował, że swoją misję rozumie jako koordynację polityki gospodarczej. Dziś po raz pierwszy tymczasem, jak informował wicepremier, ma zebrać się nowo powołany Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Pokażemy harmonogram też do końca roku, wręcz z ustawami, i wśród tych propozycji znajdą się również takie ważne jak konstytucja dla biznesu, ale nie tylko ona, również pakiet eksportowy, również kilka ustaw dotyczących instytucji rozwojowych, Polskiego Funduszu Rozwoju, uporządkowanie i stworzenie instytucji, które będą, jak to ekonomiści mówią, uznanym benchmarkiem dla realizacji poszczególnych zadań rozwojowych, czy to wsparcie eksportu, czy wsparcie małych i średnich firm, gwarancje. Nowa rola wicepremiera jako ministra finansów na Wiejskiej została odebrana niejednoznacznie. Jeden kredytobiorca zastąpiony drugim.
mówi Nowoczesna. Nawiązuje tu nie tylko do dymisji ministra finansów Pawła Szałamachy, ale i nominacji na to stanowisko ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. O tym, że żegnający się z rządem Szałamacha miał przegrać wewnętrzną rozgrywkę polityczną, przekona Agnieszka Ścigaj, sugeruje dalsze rozgrywki, do jakich ma dochodzić w gabinecie premier, co tym samym w ocenie posłanki rzutuje na samodzielność szefowej rządu. W tej chwili można powiedzieć, że będziemy mieć trzech premierów, trzy osobne dozory nad państwem, bo nie ulega wątpliwości, że pani premier Szydło nie będzie mieć już żadnego wpływu na pana Mateusza Morawieckiego. Zagrożenie zdecydowanie budzi to, że z rządu został usunięty analogicznie jakby księgowy. Ten bezpiecznik w postaci tego księgowego został usunięty i została oddana władza absolutna panu wicepremierowi Morawieckiemu. Ścigaj wylicza rzekomych trzech premierów. Obok Szydło i Morawieckiego, tym trzecim ma być prezes Prawa i Sprawiedliwości. O tym, że rola Jarosława Kaczyńskiego pod względem wpływu na losy poszczególnych ministrów jest faktycznie duża, mówił sam Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Na pytanie o to, jaki jest wpływ prezesa PiS, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiadał tak. Olbrzymi, nie ma co tego w ogóle ukrywać. Przecież premier Jarosław Kaczyński, można powiedzieć, że jest ojcem chrzestnym pani premier Szydło, w sposób oczywisty i wpływ prezesa Kaczyńskiego na rząd Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie decydujący i tutaj nikt nie myśli, że jest inaczej. Udawanie, że jest inaczej, byłoby śmieszne. Do zmian w rządzie w swoich wypowiedziach nawiązywała także była premier Ewa Kopacz. To swoiste wotum nieufności w stosunku do pani premier Beaty Szydło. Postawienie obok super premiera, człowieka, który nadzoruje kilka resortów, notabene człowieka, który jest bardzo mocno faworyzowany w tej chwili przez naczelnika państwa, przez Jarosława Kaczyńskiego, powoduje, że rola pani premier będzie jednak mimo wszystko zdecydowanie pomniejszona. Na takie argumenty parlamentarna większość odpowiada, zmiany może nie były liczne, ale były znaczące. Ryszard Czarnecki nawiązywał także do rozczarowania opozycji, o jakim wspominała ona w kontekście rekonstrukcji, wyliczając, że stanowisko stracił tak naprawdę tylko jeden minister. Opozycja patrzy przez pryzmat własnych doświadczeń. Premier Tusk wymienił 16 ministrów, premier Kopacz ledwo co została premierem, już przestała nim być, ale zdążyła wymienić 6 ministrów, czyli mieli kłopoty z obsadą personalną własnych ekip rządowych. Panie i panowie z Platformy Obywatelskiej i z PSL-u, minister Szałamacha nie był złym ministrem, natomiast chodziło o przyspieszenie decyzji w rządzie, gdy chodzi o kwestie gospodarcze, o skupienie tego w jednym ośrodku decyzyjnym. Zmian w rządzie będzie więcej. Na początku przyszłego tygodnia premier Beata Szydło przedstawić ma nową wizję zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Mówił Lucjan Olszówka, minęła druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Polska powinna się szybciej rozwijać, a polskie marki powinny być rozpoznawane na całym świecie, powiedziała premier Beata Szydło, rozpoczynając wczorajszy tweet up. Do kancelarii premiera zostali zaproszeni dziennikarze i użytkownicy serwisu społecznościowego Twitter. Premier Beata Szydło podkreślała, że jej rządowi zależy na spełnianiu obietnic przedwyborczych, a jedną z takich obietnic jest właśnie rozwój gospodarczy. Jednym z narzędzi do tego rozwoju mają być m.in. nowoczesne technologie, dodała szefowa rządu. My właśnie tymi nowoczesnymi technologiami, tym, co jest już w wielu miejscach i potrzebuje wsparcia, nie tylko chwalić się, nie tylko rozwijać się, ale chcemy podbijać świat. Polacy zasługują na to, żeby polskie produkty, polskie marki były nie tylko cenione, ale żeby przede wszystkim były bardzo powszechne na całym świecie. I to jest zadanie Mateusza Morawieckiego i jego zespołu. Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki mówił z kolei, jak ważne w realizacji planu ekipy PiS jest zachowanie równowagi pomiędzy programami prospołecznymi, a tymi, które mają pobudzić wzrost ekonomiczny. Wicepremier Morawiecki tłumaczył, że można wypełnić oba zobowiązania, jeśli zapewni się stabilny rozwój polskiego przemysłu. Chcemy w taki sposób właśnie budować nasze programy rozwojowe, te, które zaproponowaliśmy, żeby odbudowywać polski przemysł. Polski przemysł w nowoczesnym, zupełnie 21-wiecznym środowisku. Taki, który daje nie tylko pracę Polakom, ale też buduje polski kapitał. To, czego najbardziej potrzebujemy, to właśnie oszczędności, które będą przekładały się na budowę kapitału. Minister Mateusz Morawiecki poinformował, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy udało się uruchomić około 200 nowoczesnych inwestycji.
15 października na Jasnej Górze zaplanowano modlitwę w intencji przebłagania za grzechy narodowe, między innymi aborcję, pijaństwo i zawiść. W ramach modlitwy nazywanej Wielką Pokutą odbędą się dwie konferencje o życiu duchowym, świadectwa i msza, którą odprawi przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Chcemy wyprosić u Boga potrzebną pomoc do walki ze złem, mówi Leszek Dokowicz, jeden z inicjatorów Wielkiej Pokuty. Ideą tego spotkania jest po pierwsze prośba o przebaczenie, przebłaganie za grzechy moje i za grzechy tych ludzi, którzy sami nie chcą się do Pana Boga modlić, żeby wyprosić dla nich potrzebne łaski. Każdy grzech ma wymiar społeczny. Nienawiść moja do sąsiada będzie się przelewać na relacje sąsiedzkie w okolicy. Z tych najpoważniejszych w skutkach grzechów rozpoznanych przez Kościół chcemy w szczególny sposób modlić się za grzechy związane z komunizmem, z wejściem w system, który walczył z Bogiem i za grzechy przeciw życiu. Ideę Wielkiej Pokuty przedstawiono w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie. Kijów alarmuje, że separatyści zrywają rozpoczęty niedawno proces pokojowy. Bojówkarze nie dotrzymują zawieszenia broni. Szef ukraińskiej delegacji w trójstronnej mińskiej grupie do spraw uregulowania sytuacji w Donbasie stawia pytanie o sens dalszych rozmów. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Szef ukraińskiej delegacji w mińskich pertraktacjach Leonid Kuczma podkreślił, że separatyści nie wykonują uzgodnień. 21 września w Mińsku umówiono się co do wycofania wojsk z trzech stref pilotażowych na linii rozdziału sił. Warunkiem wycofania wojsk miało być co najmniej tygodniowe zawieszenie broni. Tymczasem sztab generalny ukraińskiej armii donosi o ostrzałach ze strony separatystów, również w strefach, które mają być objęte wycofaniem wojsk. Jak zaznaczył Leonid Kuczma, nad pokojowymi regulacjami pracowano długo i była szansa na wycofanie sił. Jednak jak dodał, działania separatystów niweczą te plany. Były ukraiński prezydent podkreślił, że ostrzały jego zdaniem nie są samowolnym aktem watażków separatystów. Dlatego, jak zaznaczył, w najbliższą środę w Mińsku postawi pytanie o sensowność dalszych prac grupy do spraw uregulowania konfliktu w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Efektowny koniec kosmicznej misji sondy Rosetta. Ostatnim jej manewrem było uderzenie w powierzchnię komety 67C, którą sonda obserwowała z bliska przez ostatnie 2 lata. Była to pierwsza taka misja w historii podboju kosmosu. Uderzenia w powierzchnię zakończył się sukcesem. Patrick Martin jest szefem misji. To było spore wyzwanie, ale daliśmy radę. Mamy tu najlepszych ludzi i jesteśmy z nich dumni. Rosetta badała kometę do samego końca. Naukowcy mówią, że analiza wszystkich danych potrwa jeszcze 2 lata. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie, lokalnie możliwe burze. Bez opadów głównie na południu oraz na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu do 22 w centrum, a najcieplej na południu 23-24 stopnie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny tylko na południu oraz nad morzem, okresami umiarkowany w rejonie Sudetów. Porywisty południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 2 w Polskim Radiu 24 wracamy do rozmowy o planowanej reformie emerytur. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Anna Grabowska, witam Państwa i zapraszam na gospodarczy temat dnia, w którym porozmawiamy o zmianach w emeryturach, nad którymi już pracuje Sejm. Moimi gośćmi w studio są ekspertka NSZZ Solidarność Barbara Surdykowska. Dzień dobry. I ekspert Business Center Club Wojciech Nagel. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. I na początek może powiedzmy o tym, co może jest przesądzone, aczkolwiek jeszcze nie rozstrzygnięte ostatecznie i czeka na rozmowy w dialogu, a mianowicie o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Według zapowiedzi rządu ma wejść w życie 1 października przyszłego roku. No ale pracodawcy krytykują dosyć ostro to rozwiązanie i straszą, można powiedzieć, niskimi emeryturami, głównie kobiety. No i używając takiej poetyki, koń jest taki, jaki każdy widzi, prawda? Wydaje się, że związek pomiędzy aktywnością zawodową, długotrwałym pozostawaniem w stosunku pracy, a przyszłym świadczeniem emerytalnym jest oczywisty. Jeżeli spojrzymy na kraje rozwinięte, to wyłącznie w 3 krajach
w Niemczech, w Hiszpanii, w pewnym sensie również we Francji, mieliśmy do czynienia w ostatniej dekadzie z obniżaniem wieku emerytalnego, a zatem wydaje się, iż jest to no, tendencja mniejszościowa. Ponieważ w Polsce mamy niskie płace i mówimy o tym, o tej pułapce średniego rozwoju i o niskich płacach, no również to wpływa na świadczenie emerytalne. No tak, to powiązanie pomiędzy oczywiście rynkiem pracy a systemem ubezpieczeń jest już chyba dla wszystkich oczywiste, tak często o tym się mówi. Ale zdanie pracowników w tej kwestii jest oczywiście odmienne i to też wszyscy wiemy. Czy Solidarność wyraźnie wielokrotnie podkreślała, tutaj chodzi o kwestię pewnego dobrowolnego opuszczenia rynku pracy i możliwości skorzystania ze świadczenia emerytalnego w tym wieku 60 czy 65 lat. To nie stanowi obowiązku. Będziemy mieć określone zmiany demograficzne, rynek będzie coraz bardziej rynkiem pracownika i to, o czym pan mówił, powiązanie długości okresu wykonywania pracy, ilości zebranej składki, no będzie oddziaływało bezpośrednio na wysokość emerytury, a więc możemy zakładać, że coraz więcej osób będzie podejmowało decyzję o tym, żeby tą swoją aktywność, ale w sposób dobrowolny przedłużyć. Ja tylko chciałam tutaj zwrócić uwagę na jeden element, że tak naprawdę my mamy też oczywiście świadomość, że mówienie o dobrowolnej, dłuższej aktywności wymaga pewnych różnorodnych polityk. I to są polityki no przede wszystkim z zakresu warunków pracy. Ale nie tylko. Nie myślmy tylko o tym elemencie takim, nazwijmy to, technicznym. Tego, jak te stanowiska pracy są wyposażone, jakie są oddziaływania czynników szkodliwych. Ja bym powiedziała, myślmy, że potrzebna jest zmiana mentalności i patrzenia pracodawcy, prawda? Znaczy, pewnej mentalności nie zmienimy, ale możemy na pewno skłonić pracodawców do większego inwestowania w kwalifikacje i kompetencje pracowników. Podstawowa kwestia jest taka, że polityki szkoleniowe, które odbywają się na poziomie miejsc pracy, zakładów pracy, są w dużej mierze adresowane do młodszych pracowników, czy do pracowników na stanowiskach kierowniczych. I my tak naprawdę potrzebujemy przede wszystkim większego udziału Polaków w kształceniu ustawicznym i aktywnej roli pracodawców w tym zakresie. No to skąd w takim razie mamy takie sytuacje, z jakimi się spotykamy, że na przykład gremialnie osoby są zwalniane, no mówi się im odejdźcie już na emeryturę, jeżeli macie ten wiek. No wie pani, tutaj można tylko odwołać się do tego, że wielokrotnie Sąd Najwyższy wskazywał, że sam fakt uzyskania wieku emerytalnego nie jest przesłanką pozwalającą pracodawcy uzasadnić wypowiedzenie. Myślę, że świadomość wśród pracowników tego faktu też będzie rosła. Te osoby, które właśnie będą chciały dalej kontynuować pracę, będą miały świadomość, że, a w każdym razie powinny mieć świadomość, że takie wypowiedzenie, nawet jeżeli to jest szeptane na korytarzu, no bo masz wiek emerytalny, masz świadczenie, ciesz się, możesz odejść, no nie jest podstawą do tego, żeby tą umowę na czas nieokreślony wypowiedzieć. No dobrze, a co w takim razie sądzą Państwo o pomyśle pewnej propozycji, która się pojawia, słyszymy o niej w przestrzeni publicznej również, nie łączenia pracy zawodowej z już wiekiem emerytalnym, że tak powiem, ale mówimy o ustawowym, jeżeli zostanie obniżony do 60 i 65, że już nie będzie można pracować. Dwa krótkie zdania. 80%, tak wynika ze statystyk ZUS-owskich, ludzi, którzy nabywają uprawnienia emerytalnego, przechodzą na emeryturę. 80%. Druga uwaga. Polska nie jest już krajem korporacji. Polska stoi małym, średnim przedsiębiorstwem, a zatem jeżeli odwołujemy się do pracodawców, mówimy o tych, którzy są w 3/4 tworzą PKB, czyli to są mikro i małe przedsiębiorstwa. No jeśli chodzi, to jest bardzo ciekawa dyskusja na temat tego łączenia wieku, łączenia świadczenia emerytalnego z pracą. Przyznam się szczerze, że różne można mieć do tego odniesienie, ale jednak wydaje, jeżeli utrzymamy się w takiej klasycznej definicji świadczenia emerytalnego jako wynagrodzenia za okres pracy i czegoś, co się należy jakby z tytułu tejże wykonywania tejże pracy, to ja bym był przeciwny wynoszeniu zakazów. Ja w ogóle obawiam się, że ta dyskusja dotycząca tego, jak będzie kształtował się pierwszy filar, idzie bardziej właśnie w stronę ograniczeń, redukcji i zakazów, aniżeli rozwoju. I to mnie niepokoi. Rozwój mamy w programie budowy kapitału premiera Morawieckiego, natomiast jeśli chodzi o dyskusję pierwszofilarową, mówimy bardziej o tym, co by zrobić, żeby było więcej obostrzeń. No zakaz to na pewno osłabienie aktywności. Znaczy tutaj, tak jak pan słusznie zauważył, jest bardzo wiele perspektyw, które możemy na to patrzeć. Też mówimy o pewnych projektach, pewnych doniesieniach. Nie mamy jeszcze tutaj przeglądu systemu emerytalnego. Nie mamy zakończonych prac, które się toczą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. No sama idea tego, aby był brak możliwości pobierania świadczenia i kontynuowania pracy, czyli świadczenie ulegałoby zawieszeniu w momencie kontynuowania pracy,
między 65 a 67, 60 a 67 rokiem życia, bo tak z doniesień prasowych wynika, że kolejna koncepcja. To jest taka koncepcja w tej chwili opracowywana, analizowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, no to tutaj musimy pamiętać o kilku czynnikach. O tym czynnikiem, jaki to będzie miało wpływ na rynek pracy, to znaczy na kształtowanie się wynagrodzeń innych pracowników. To oczywiście nie jest, trudno mówić jakimś takim zupełnie powszechnym spojrzeniem generalnym na rynek, ale na pewno będą pewne branże, pewne sektory, w których ci pracownicy, którzy nie będą odprowadzali składki, będą zdecydowanie tańsi i ich wynagrodzenia będą pośrednio wpływały na wysokość wynagrodzeń w danym sektorze, na przykład w sektorze ochrony. Można podejrzewać. Tylko jeszcze pozwolę się odnieść do tego tutaj cały czas tego wątku, który nie ukrywam, że jest mi bardzo bliski, tego konieczności zwiększenia udziału Polaków w kształceniu ustawicznym. Także mali pracodawcy, którzy powinni partycypować i uczestniczyć, pewne rozwiązania dotyczące urlopów szkoleniowych i innych możliwości organizacyjnych po stronie pracodawcy. Ja nie mówię, że obecny stan prawny jest idealny. Ja mówię, że potrzebujemy całościową debatę, bardzo kompleksową. Jak wydłużać dobrowolną, podkreślam dobrowolną aktywność. I tutaj na pewno jest pełna zgodność między związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, że to jest z gospodarczego, społecznego punktu widzenia bardzo korzystne, żeby dobrowolnie pracownik pozostawał na rynku pracy tak długo, jak to uważa za korzystne ze swojej perspektywy. Problem kształcenia przez całe życie jest chyba naszym problemem. Tam chyba nieco ponad 2% społeczeństwa tak się kształci, no to jest rzeczywiście bardzo mało, ale skoro już tak mówimy o tym okresie zatrudnienia, to powiedzmy może o stażu. Bo tutaj ze strony związków zawodowych propozycja tak zwanego okresu spadkowego 35-40 lat, no niestety na tym etapie przepadła w Sejmie. Pojawiają się takie jak 33-38 lat pracy, co zmierza w dokładnie odwrotnym kierunku. Czy jeszcze jednak związki będą walczyć o ten... Tak, oczywiście, że będą. Znaczy przepadła. No przepadła na etapie jednego głosowania. Głosowania w podkomisji, no proces legislacyjny jest nieco dłuższy. Pamiętajmy też, że sam projekt prezydencki jest jednym konkretnym projektem. Jest możliwość wniesienia kolejnego projektu, kolejnej ustawy, prawda, która dotyczyłaby wyłącznie tej kwestii uprawnień emerytur stażowych, nazywając je tak w skrócie. Ja tylko zwracam uwagę, że kwestia emerytur stażowych de facto jest bardzo mocno połączona z kwestią emerytur pomostowych, bo tak naprawdę mamy tutaj dwa elementy. Z jednej strony emerytury pomostowe jako świadczenia wygasające w obecnym stanie prawnym, z drugiej strony fakt, że ze względu na to, jak wyglądały warunki pracy, mamy bardzo dużo osób, które najzwyczajniej w świecie są tą pracą bardzo wyeksploatowane i temu właśnie miały służyć emerytury stażowe. Więc oczywiście w sytuacji, w której nie byłoby tej regulacji dotyczącej emerytur stażowych, to nazwijmy to presja na to, aby emerytury pomostowe nie miały takiego charakteru jak w chwili obecnej świadczenia wygasającego, no będzie jeszcze bardziej silna i będzie to kwestia jeszcze bardziej kluczowa. No dobrze, ale to tutaj rząd mówi, że dlatego jesteśmy przeciwko emeryturom stażowym, bo po prostu nie ma na to pieniędzy. No, solidarność... Ale tutaj jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ja bym chciał po raz kolejny się do tego odnieść, ponieważ jeżeli mówimy o tym, że coś przepadło, to przepadła również propozycja, którą PCC przedstawiało, mianowicie dobrze, jeżeli rozmawiamy odpowiedzialnie o obniżeniu wieku emerytalnego, to zatrzymajmy się na 66-61 i stażu składkowym, tak? Czyli powiązanie tych dwóch kryteriów. I to wydawało się, że to jest rozsądny kompromis. Zresztą on tam w pewnym momencie prawie znalazł większość w zespole Rady Dialogu Społecznego do spraw ubezpieczeń, no ale w efekcie strony się rozeszły. Co innego jest staż pracy, który zawiera w sobie elementy składkowe i nieskładkowe, a co innego jest staż składkowy. Nie, oczywiście, kiedy ja my mówię... jesteśmy za koincydencją. Jeżeli obniżamy wiek, to wyłącznie wtedy, kiedy budujemy w oparciu o dwa kryteria i to też na zasadzie 66-61. Tutaj jak najbardziej to, o czym pan mówił, przecież też się przewijało po stronie rządowej. Tak, wiemy o tym, że są te daleko idące dyskusje wewnątrz samego rządu, no, które w jakimś tam stopniu media ujawniły, dotyczące też takiej koncepcji łączenia wieku plus okresów składkowych. Ja zwracam też tylko uwagę na to, że oczywiście, kiedy ja mówię emerytury stażowe, to jest to pewnie skrót myślowy, nie chodzi tylko o okresy. A ja powiem tak, tylko okresy na pewno moglibyśmy o emeryturach rozmawiać jeszcze długo, ale niestety na czas się już w tym momencie kończy. Ja dziękuję Państwu za przybycie do studia, dziękuję naszym słuchaczom. 16 minut po godzinie 2 w Polskim Radiu 24. Teraz czas na powtórkę wczorajszej debaty dnia przy mikrofonie Robert Bogdański. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A ze mną w studiu panowie Marcin Celiński z magazynu Liberté i Bogusław Krapota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Kto
Panowie, będziemy komentować, a właściwie panowie będziecie komentować, ja będę starał się pytać, co najciekawszego, najważniejszego zdarzyło się w Polsce i na świecie w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu. No i zgodnie z taką kształtującą się już zasadą naszej piątkowej audycji, chciałem najpierw panów zapytać, co wy uważacie za najważniejsze, najistotniejsze, najciekawsze. Może pan Marcin Celiński. No, wydaje mi się, pomijając rzeczy, które nas jakby bliżej dotykają i są szerzej komentowane, to jednak bardzo ważna rzecz w ostatnich dniach dzieje się w Syrii. Mówię tu o zerwaniu reżimu. Mówię tu o tym, że w tym rejonie świata, który od dłuższego czasu, mimo tego, że wydaje nam się być abstrakcyjny i jakiś taki egzotyczny na tych obrazkach, które oglądamy w telewizji, wytwarza się coś na kształt kotła bałkańskiego sprzed I wojny światowej. Znaczy jest tam wojna, większość świata, przemożna większość świata, nie bardzo wie, o co w tej wojnie chodzi. Wojna jest wielostronna, bo tam nie ma dwóch stron konfliktu. Tych stron jest co najmniej trzy, cztery, może nawet więcej, gdyby dobrze przeanalizować. A w tym momencie pojawił nam się jeszcze jeden istotny czynnik, a mianowicie Rosja i Stany Zjednoczone powróciły do swoich ról z czasów zimnej wojny, czyli stanęły na przeciwległych frontach. Oczywiście tam jest wszystko płynne, ale wyraźnie widać, że wróciliśmy do sytuacji, w której nie ma współpracy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, a konflikt, który jest między tymi państwami, który tam się przejawia w Syrii, dokładnie przypomina, nie wiem, scenariusze koreańskie, wietnamskie i wszystkie inne, angolańskie, które żeśmy przez lata zimnej wojny oglądali, co to są jakby dwie złe rzeczy, które się dzieją. Jedna zła rzecz jest w tym, że nie ma Unii Europejskiej, nie ma tam jakiegokolwiek trzeciego gracza, który mógłby wkroczyć na tę arenę i spróbować działać na rzecz pokoju. I druga z tym się wiążąca, no historia nam pokazuje, że jeżeli Rosja i Stany Zjednoczone były po różnych stronach w jakimś konflikcie, to ten konflikt trwał bardzo długo i był bardzo wyniszczający. Mówię to także w kontekście, bo ta Syria przecież jest źródłem i problemów Unii Europejskiej z uchodźcami, jednym z głównych, główną przyczyn, z przyczyn i wpływa na postawę i NATO, i Unii Europejskiej, i samych Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o wektory w ich polityce. Jest pan przekonany, że Syria jest tym głównym problemem, bo tak naprawdę uchodźców, tych tak zwanych uchodźców, tych imigrantów z Syrii w Europie nie jest większość. Natomiast no jest... Ale są w Libanie, w Jordanii. Tak jest, w Turcji. Są w Iraku. To jest... Nie mówię tylko o tym problemie, który już jest, ale mówię też o tym problemie, który może być jutro czy pojutrze. Chyba zgodzimy się z tym, że bez zaprowadzenia pewnej stabilizacji w tych regionach, mówię to o Bliskim Wschodzie i mówię to też o Magrebie, bo dużo jest z tego regionu, problem uchodźców nie zniknie, jakkolwiek byśmy go nie wybierali. Bez dwóch zdań oczywiście to jest rzecz nazywanie istotna, natomiast po prostu my nazywamy tych uchodźcami syryjskimi jakby z automatu, bo tam się dzieje wojna. Tak naprawdę to do Europy garną się ludzie zewsząd. Północna Afryka, Afganistka, Bałkany. Ja jeszcze zwracam uwagę na to optykę, zastanawiam się z taką wypowiedzią Filipińczyka, że Węgrzy i Polacy to taki inny typ Rosjan, więc my też trochę patrzymy na tych uchodźców jako różne typy. Ja parę komentarzy, jeśli można by to wyłączyć. Trzeba mieć świadomość tego, że stan w Syrii wymiotło się milionów ludzi. Oczywiście niewielka część z nich dotarła do Europy.
to jest część tylko tego krajobrazu migracji dzisiaj na terenie Europy. Ona jest również intensywna z terenu Afryki. Ona będzie jeszcze większa z terenu Afryki, z Erytrei, z Etiopii, też z południowego Sudanu i tak dalej, czy Somalii. Natomiast ci ludzie są takim potencjalnym ryzykiem dla Europy, bo wystarczy, że padnie przez chwilę to rozumienie z Turcją na temat blokowania tych ludzi, szlaki bałkańskie, oni się pojawią. Pojawi się 1/10, 1/100 z nich i już będzie problem. 8 milionów ludzi w obozach w Libanie, w Jordanii, Turcji. Także w irackim Kurdystanie, jak się okazuje, w tych regionach, gdzie Daesh nie ma żadnego wpływu. Teraz jeszcze analogia do Wietnamu. Jest pewna analogia, ale też jest zasadnicza różnica. No, wiadomo, że Wietnam to była konfrontacja stojących wtedy po dwóch stronach barykady Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, tak potęg militarnych, agresywnych. Była wojna, gdzie nie istniało żadnego realnego wspólnego interesu. Natomiast tutaj jednak ten ślad wspólnego interesu jest. Mianowicie jest to walka z Daeszem. Daesz jest równie ryzykowny dla Amerykanów, jak i dla Rosjan. I dzięki temu porozumieniu tego, że Daesz, czyli państwo islamskie, tak zwane kalifa, jest tym zagrożeniem, tą wylęgarnią terroryzmu równie groźnego dla Stanów Zjednoczonych Europy, jak i Republiki Środkowej Azji, czy nawet Kaukazu Rosyjskiego. To istnieje możliwość jednak jakiejś kooperacji. Ona przez chwilę, kiedy Rosjanie wchodzili do Syrii, czy wlatywali raczej na początek, to były porozumienia z Amerykanami. Tak, była próba podjęcia wspólnych współdziałania. Tak, ale później dość wyraźnie się pokazało, że rosyjska obecność tam ma zupełnie inną funkcję. Ja wiem, tylko że nadal była współpraca. Nie jest prawdą, że oni w ogóle nie współpracują. Potem było zawieszenie broni, wynegocjowane przez nieważne kogo. Natomiast dzisiaj znowu się słyszy, że po rozsypaniu się tego zawieszenia i po nasileniu działań militarnych znowu rozmawiamy my, czyli Zachód, ze Stanami na temat jakiegoś porozumienia. O ile to jest ważne, no o tyle to jest ważne, że Daesz powoli ginie. Jak poczytacie Państwo najnowsze doniesienia, to jest szykowana wielka amerykańska, również lądowa interwencja czy akcja na Mosul, główną twierdzę Daeszu, jedną z kilku, ale największą. Wcale nie lekko, gdzie Daesz prawie nie jest reprezentowany. I nie wyobrażam sobie, żeby z perspektywy militarnej, z czysto pragmatycznego punktu widzenia, nie doszło nagle do jakiegoś rodzaju współpracy pomiędzy Rosjanami i wygaszenia na chwilę tego. No dobrze, kwestia moje zdanie jest takie. Ja nie mam żadnych złudzeń co do intencji Rosjan. Mówię tylko pragmatycznie. To zakładam, że tutaj nie ma sporu. Temat pana Marcina Celińskiego, Syria. Pan Bogusław Krobota, pański najważniejsze wydarzenie. Panie redaktorze, pan powiedział najciekawszy, więc ciekawy. No to na przykład jest projekt uchwały na temat uświęcenia konia w polskim parlamencie. To się w poniedziałek się przeczytacie, jak to jest. Ale nie o ciekawość, chodzi o wagę. Jeśli idzie raczej wagę ważne, na myśli, chociaż koń oczywiście fascynujący. No, będziemy się śmiali. Natomiast są precedensy historyczne, nawet do Senatu wprowadzane konia, prawda, w czasach Kaliguli. Natomiast ja myślę, że naprawdę ważną rzeczą jest to, co się dokonało w polskim rządzie. To jest ta próba rekonstrukcji rządu, powiększenie zakresu odpowiedzialności ministra Morawieckiego, który staje się, jak tu, nie chcę powtarzać banalnych określeń, ale one co chwilę padają, superministrem, superpremierem, etc. Naprawdę chodzi o co innego. To znaczy, polski problem reform właściwie od czasów Balcerowicza. Potem może przez chwilę jeszcze udało się integrować działania Polski resortowej w czasie reformy prowadzonej przez rząd Buzka. Natomiast cały problem z reformowaniem Polski to jest problem braku koordynacji i kompleksowości działań. Polska jest resortowa. Ja nie wiem, czy Państwo macie świadomość tego, bo tam najprostszy przykład. Weźcie sobie Państwo wizytówkę korporacyjną. A Polskie Radio ma wizytówki, prawda? Logotyp na tej wizytówce jest zazwyczaj taki sam. Czy to redaktor naczelny, czy dyrektor, czy reporter, a nawet współpracownik. Weźcie sobie Państwo, że jakby przyjrzeć się wizytówkom ministrów polskiego rządu, to każda jest wedle innego wzorca graficznego. Nawet orzeł jest inny. Raz jest czarny, raz jest biały, raz jest wytłaczany. Już nie mówiąc o foncie, o kolorach i tak dalej. Jest kompletny bałagan.
bardzo podobnie wygląda sprawa. Chcę być ślepsze po prostu. Chcę łatwiej, efektowniej. Diamentami to będą najbardziej. Ale to się Polska jest resortowa. To jest natomiast, co więcej, znaczy, dzięki Morawieckiemu ona nie będzie? Że systemy cyfrowe w poszczególnych, czy komputerowe w poszczególnych resortach z sobą nie gadają. To nie jest jeden system. No dobrze, panie redaktorze, a to bardzo różne. Dzięki Morawieckiemu ona przestanie być resortowa? Tak, czyli ja uważam, że krok w stronę kompleksowości reorganizacji państwa, przygotowania precyzyjnych kierunków działania, umiejętność konsolidacji pod jedną batutą, to jest szansa dla Polski. To jest szansa, żeby kompleksowy projekt reform, abstrahując od tego, jak je oceniamy, bo ja jestem krytyczny wobec wielu tych reform, widzę też zasadnicze ryzyka wielu tych reform. Natomiast jeżeli chcemy, żeby one były przeprowadzane, to dajmy więcej szansy temu rządowi, niż dano, nie wiem, takim ekipom jak gospodarczym, jak Hausnera czy Kołodzki. Dzisiaj potrzebny jest bardzo kompleksowy, bardzo skoordynowany, bardzo jasny system reorganizacji państwa. Stworzenie, przeprowadzenie tych zmian tą szansę daje. Czy niesie z sobą ryzyko? Olbrzymie. Natomiast szansa jest i myślę, że to jest absolutnie obowiązek wolnej prasy nas wszystkich tutaj siedzących, żeby codziennie przyglądać się, czy aby na tym musimy zakończyć. Na tym musimy zakończyć przed przerwą. Jeżeli panowie będziecie chcieli jeszcze wrócić do tego wątku, to oczywiście zapraszam. Bo to tutaj jesteśmy, żeby się nie zgadzać, ale w dobry sposób. Ze mną są w studiu panowie Marcin Celiński i Bogusław Chrapota. Ja się nazywam Robert Bogdański, a program nazywa się Debata Dnia. Zapraszam po przerwie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Autopromocja. Radio 24. Przewidywanie przyszłości jest znacznie trudniejsze niż komentowanie tego, co się już zdarzyło. Ci, którzy mylą się w swoich przewidywaniach, często są potem piętnowani i wykpiwani. Niesłusznie, bo nie myli się ten, kto nic nie mówi. Dlatego podejmiemy ryzyko tworzenia prognoz w programie Wróżenie z faktów. Co tydzień będziemy się starali przewidzieć, co w nadchodzących dniach będzie ważne, ciekawe, może nawet przełomowe. Wróżenie z faktów zapraszam do Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 18.15. Łukasz Warzecha, do usłyszenia. Autopromocja. Jest w pół do trzeciej. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Celem planowanej ustawy o statusie sędziów jest rozwiązanie części problemów, które są przedmiotem sporu o Trybunał Konstytucyjny, powiedział poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Projekt ustawy złożony w Sejmie przez posłów PiS został skierowany do pierwszego czytania. Dotyczy uregulowania praw, obowiązków i zasad odpowiedzialności sędziów Trybunału oraz określa stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z projektem sędziowie mają składać oświadczenia majątkowe, które będą jawne i publiczne. Poseł Bartłomiej Wróblewski tłumaczy, że jest to zgodne ze standardem światowym w krajach demokratycznych. Jest oczekiwanie opinii publicznej, aby wszystkie instytucje państwowe, wszędzie tam, gdzie są pieniądze publiczne, wszędzie tam, gdzie jest wykonywana władza publiczna, istniała szeroka transparentność działania instytucji i piastunów władzy publicznej, parlamentarzystów, członków rządu, ale także sędziów.
w Polsce dotyczy on także radnych, w najmniejszych nawet gminach, kilkutysięcznych gminach. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma mieć też ograniczone możliwości zarobkowania. Bartłomiej Wróblewski powiedział, że sędzia będzie mógł prowadzić działalność naukowo-dydaktyczną jako wykładowca tylko na jednym etacie. Sędzia w stanie spoczynku nie będzie mógł angażować się w czynną politykę, należeć do partii ani związków zawodowych. Według posła PiS szczególny status i wysokie uposażenie powinny być związane także z pewnymi obowiązkami. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który chce angażować się w życie polityczne, ma taką możliwość. Zrzeka się stanu spoczynku, może zostać członkiem partii politycznej, może zaangażować się w życie polityczne, ale nawet w takim przypadku zwracam uwagę, że będzie się to wiązać ze szkodą dla Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z projektem sędzia przechodzi w stan spoczynku po ukończeniu kadencji lub po ukończeniu 70 roku życia, chyba że 6 miesięcy wcześniej przedstawi zaświadczenie lekarskie, że jest zdolny do pełnienia obowiązków. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło grupę przestępczą, która miała wyłudzić 40 milionów złotych unijnych dotacji, a także 9 milionów złotych z nienależnego zwrotu podatku VAT. Wczoraj zatrzymano w tej sprawie 14 osób. 40 milionów złotych unijnej dotacji było przeznaczone na nieistniejącą inwestycję, a pieniądze miały być przeznaczone na innowacyjny projekt. Takich projektów, które miały pobudzać, rozwijać polską przedsiębiorczość, a które zostały w pełni zmarnotrawione, bo przejęły je grupy zorganizowane przestępców. Mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Krakowie. W chwili obecnej nie możemy udzielić żadnych bliższych informacji na temat mechanizmu działania tej grupy przestępczej. Nie był on z pewnością specjalnie wyrafinowany, natomiast okazał się bardzo skuteczny. 14 zatrzymanym osobom zostaną postawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia znacznych sum pieniędzy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Gruzini opowiedzieli papieżowi Franciszkowi o kłopotach z sąsiadami. Przebywający z wizytą w Tbilisi, papież najpierw od prezydenta, a później od patriarchy, usłyszał o tym, że ponad 20% gruzińskiego terytorium znajduje się pod okupacją. W 2008 roku w wyniku konfliktu zbrojnego z Rosją Gruzja straciła kontrolę nad Abchazją i Osetią Południową, jednak nadal uznaje zbuntowane regiony za integralne części swojego terytorium, czasowo okupowane przez rosyjskie wojska. O tragedii narodu gruzińskiego mówił w trakcie spotkania z papieżem Franciszkiem prezydent Georgi Margvelaszwili. Zaledwie 40 km od nas rozciągnięto drut kolczasty, który nie pozwala sąsiadom i krewnym utrzymywać ze sobą kontaktów. Zaledwie 40 km od nas miejscowa ludność codziennie jest świadkiem przemocy, porwań i zabójstw, a jednak my nie szukamy drogi konfrontacji, ale drogi do pokoju. Kilka godzin później powrócił do tego tematu katolikos patriarcha całej Gruzji Eliasz II, który podczas spotkania z papieżem Franciszkiem zwrócił uwagę na ogromną liczbę Gruzinów wygnanych ze swoich domów w Abchazji i Osetii Południowej. Prawie 500 tysięcy osób stało się uchodźcami we własnym kraju, a Abchazja i Osetia Południowa są okupowane, podkreślił patriarcha. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 25 minut do godziny 3 w Polskim Radiu 24. Wracamy do piątkowej debaty dnia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Witam po przerwie. W studiu panowie Marcin Celiński i Bogusław Hrabota. Pan Marcin Celiński nie miał szans skomentować mianowania Mateusza Morawieckiego na ministra finansów i zmian w rządzie, więc proszę bardzo. Po pierwsze, no to można się odnieść do tego, że rekonstrukcji to myśmy nie mieli, bo to była tylko jedna zmiana, ale nawiążę do tego, co mówił pan redaktor Hrabota przed przerwą, a mianowicie o tej Polsce resortowej. Nie wydaje mi się, żeby receptą na Polskę resortową było stworzenie jednego resortu. No bo to wtedy najprościej by było zrobić w ten sposób, żeby wziąć je wszystkie połączyć i wtedy nie będziemy mieć resortów, tylko będziemy mieli jakieś super ministerstwa. Ja myślę, że tu jest rola czy premiera, czy generalnie pewnego porządku, jakiego w Polsce w działach administracji nikt nie chce wprowadzać. I mówię tu o czymś, co dawno zostało odkryte, czyli o pewnej kulturze korporacyjnej w zarządzaniu. No ale jeżeli chodzi o kulturę korporacyjną, to akurat Mateusz Morawiecki jest całkiem niezły. Ale to właśnie nie w tą stronę idziemy. No, przypomnę takie podstawowe, abecadło, podstawowe zasady.
Zupełnie. No, w kulturze korporacyjnej po pierwsze przykłada się wielką wagę do podziału kompetencji. Jak przejrzymy sobie przez te rządy przeróżne, różnych opcji wstecz, to panowie czy państwo ministrowie dużo czasu spędzali na tym, żeby ten zakres swoich kompetencji poszerzać, zmniejszać, bronić, bo tak naprawdę ich zakres kompetencji nie zależał od tego, jaka była wizja rządu, tylko zależał od ich pozycji politycznej bądź różnych innych czynników, których nawet nie chcę analizować. Regułą w korporacjach jest to, że jeżeli jest projekt, to ma lidera. Jeżeli jest struktura, to ma wyraźnie określone poziomy zarządzania i poziomy decyzji. Tego wszystkiego w polskich kolejnych rządach brakuje, a w tej chwili mam wrażenie, że brakuje jeszcze bardziej, ponieważ centrum decyzyjne faktyczne znajduje się poza rządem. Ale z jednej strony wpadnę panu w słowo, bo dzisiaj właśnie został zainaugurowany Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. To jest akurat coś, co chciałem powiedzieć. I to jest właśnie następnym zdaniem taka struktura zadaniowa. I to chciałem w następnym zdaniu... Zresztą nie nowa w polskim rządzie, to, oczywiście. Tak, no tam 20-paroletnią przerwę mamy, tak? To chciałem za chwilę poprawić, bo z jednej strony chcę powiedzieć to, co jest złe. Ja nie bardzo wierzę w skuteczność zarządzania takim super resortem, bo minister finansów ma jednak zupełnie inne zadania niż minister rozwoju. I jeżeli te zadania ze sobą kolidują, to tym bardziej nie można tych resortów łączyć. Nie wierzę w to. Tak naprawdę w momencie, kiedy mówimy o tym, że stawiamy na jakiś projekt rekonstrukcyjny, tak, przebudowujący Polskę, no to właściwym jest powołanie komitetu w obrębie Rady Ministrów i wyznaczenia komitetu tego lidera. I to jest akurat ten dobry ruch. Połączenie resortów moim zdaniem jest złym ruchem. To nie jest połączenie. Tu od razu muszę sprostować. Okay, nie mamy do czynienia, to jest unia personalna. Unia personalna, tak jest. To nie jest dobry pomysł, będę się upierał. To jest pomysł, na którym zresztą prawdopodobnie pan premier Morawiecki najgorzej wyjdzie. I ostatnie zdanie. To niestety jest tak, że tu pan redaktor Hrabota przywołał Balcerowicza i te jakby momenty, kiedy szliśmy do przodu, tak? Już abstrahując od innych rzeczy, kiedy te działania były skuteczne, no ale tam były wyraźne, centrum decyzyjne było w rządzie, Balcerowicz miał wyraźnie określone kompetencje, żeby nie powiedzieć wolną rękę w pewnym obszarze działalności państwowej i nie musiał i nie trzeba było, ograniczało się jakby zbędne konsultacje i zbędne dodatkowe, nieformalne procedury. No, czy to akurat, że ograniczano wtedy zbędne konsultacje, no, to trochę później bokiem wyszło. Panowie, tu musimy postawić kropkę. Ja bym jeszcze chciał tydzień... dodać, przepraszam. Ale to bardzo zwięźle. Bardzo szybko i sprawnie, mam nadzieję. Ja myślę sobie tak, że ktoś realizuje, ten rząd realizuje plan Morawieckiego, to źle byłoby, gdyby ten Morawiecki, którego plan jest realizowany, nie miał możliwości wpływu na realizację swojego planu. I ja widzę te wszystkie ryzyka. Na przykład źle jest, jeśli prezes zarządu sam jest księgowym. No? Powinien mieć księgowego, który mówi, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, tu możesz, tu nie możesz i tak dalej. To jest mieszanie ról. I to jest duże ryzyko, zgoda. Natomiast myślę sobie, że w momencie, kiedy minister finansów, a tak było w wypadku ministra Szałamachy, to czy pewną grę, albo realizuje alternatywny scenariusz, to dla państwa to jest źle. Ja pokładam pewne zaufanie w osobie Morawieckiego, wierzę, że mu się powiedzie, kibicuję mu, chociaż myślę sobie, że szanse na to, żeby ten plan został zrealizowany na korzyść kraju, to jest jakieś 30%. 70% to są ryzyka. I tu postawmy kropkę. Nie doszło do tej tak zwanej konsolidacji, ryzyko byłoby jeszcze większe. I tu postawmy jednak kropkę, ponieważ panowie, ten tydzień obfitował w wydarzenia i weekend zbliżający też obfituje w wydarzenia, więc jeszcze pozostańmy na 3 minuty w kraju i chciałem zapytać panów o zdanie na temat debaty aborcyjnej, która się w Polsce toczy. Jakie to ten czarny protest, strajk kobiet i tak dalej, jakie to będzie miało polityczne implikacje? Polityczne dla poszczególnych partii. Na pewno ustawi, na pewno rządzący, czyli Prawo i Sprawiedliwość, otworzyli sobie kolejny front, na którym będą musieli odpierać
ataki. Otworzyli albo im otworzono. No ja myślę, że tu jednak chcącemu nie dzieje się krzywda, posiłkując się starym porzekadłem. Ja rozumiem, że trudno było zdyscyplinować klub pod tym względem, że ten blok taki narodowo-katolicki w PiS-ie jest bardzo silny, tak? Ten, dla którego często, i ja to rozumiem, dla którego często ta sprawa to jest kwestia ich celu w polityce, bycia w polityce wręcz, tak? Te sprawy światopoglądowe, ideowe, nie żadne inne. Natomiast to zaszkodzi rządowi, zaszkodzi rządzącej większości, ponieważ będą musieli jakąś część energii przeznaczyć na obronę przed tym protestem, który nie wygaśnie prosto. Nie wygaśnie prosto i ja nie sądzę, żeby on się skończył w poniedziałek. Pamiętajmy, że druga strona, czyli ta strona pro-life, również chyba tak łatwo nie wygaśnie. Czy pan redaktor Krawota jest podobnego zdania, że to zaszkodzi rządowi? Jeszcze jedno zdanie, jak można. Obiecuję, że krótkie. To jest element pewnej wojny kulturowej, która w Polsce trwa od lat, a która w tej chwili się zaostrza. I w tej wojnie kulturowej mam wrażenie, że PiS zawsze będzie stał na dosyć przegranej emocjonalnie pozycji. Czyli trochę okrakiem na barykadzie. Były dwa projekty społeczne, zaostrzające przepisy i liberalizujące przepisy. Procedowana jest tylko ten projekt ustawy, który zaostrza przepisy. I to jest bardzo wielki błąd, dlatego że spowodował bardzo nie tylko polaryzację postępującą, ale mobilizację tych środowisk, które są proaborcyjne. I ja mam na to pewien dowód. Otóż przedstawię Państwu bardzo świeże, bo z wczoraj badania, jeszcze nie opublikowane przez nikogo, badania poparcia dla partii politycznych, to są dane IBRIS-u i one pokazują poważny spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości, poniżej 30% po debacie, znaczy po tej dyskusji na temat ustawy. Wrosła znacznie Nowoczesna o prawie 5 punktów, spadło poparcie dla Platformy, ale nagle powyżej progu wyborczego pojawił się i SLD, i Partia Razem. Co to znaczy, najkrócej znowu, to, że tego typu dyskusja mobilizuje liberalny i... A jaka to jest sondażownia, przepraszam? IBRIS powiedział. IBRIS. Mobilizuje liberalny i lewicowy elektorat. On nagle się budzi. Zamiast ich uśpić, ich czujność, to PiS ich budzi. Zarazem te partie, które się opowiadają za pewną neutralnością, czy tak zwanym kompromisem aborcyjnym, one nagle tracą poparcie. To jest właśnie to, co się zdarzyło w Platformie. Natomiast zdecydowanie rośnie poparcie dla Nowoczesnej, bardzo wysoko. Nowoczesną dzisiaj od PiS-u oddziela raptem, proszę Państwa, cztery z okrakiem punktu. Lekkim okrakiem, prawda? Bowiem Nowoczesna w tej debacie jest zdefiniowana liberalnie. W związku z tym myślę sobie, że jeżeli ta debata będzie trwała, to jest to ona bardzo ryzykowna dla Prawa i Sprawiedliwości. Będzie uszczuplała nie tyle twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, co ci, którzy zazwyczaj w sondażowniach wychodzą jako nieposiadający klarownego zdania na temat poparcia, nagle budzą się i zaczynają popierać. Czyli co, panów zdaniem to może mieć jakiś, taką wartość punktu zwrotnego? To jeszcze zobaczymy, to jest raptem kilka dni. Zobaczymy, czy ta... Na pewno się chyba nie, środowiska liberalne otrzymały fantastyczny prezent, prawda? I mogą na bazie tego rozpocząć krucjatę, która może potrwać miesiąc, dwa, trzy, pięć. Krucjata proaborcyjna to brzmi troszkę dziwnie, ale rzeczywiście coś w tym jest. Była nawet krucjata te dzieci. Tak, nazwijmy to antykrucjata. Tutaj jakby znowu klucze są w ręku PiS-u i pytanie, na ile ten klub jest sterowny, bo scenariusze mogą być dwa. Znaczy ten restrykcyjny projekt może utknąć w komisjach po prostu, a ze strony PiS-u mogą popłynąć półgębkiem i powiedzmy nieoficjalnie, bo wiem, że oficjalnie tego nie powie, zapewnienia o tym, że ten obecny stan prawny, czyli nazywany kompromisem aborcyjnym, zostanie utrzymany, co w dużej mierze uspokoi nastroje,
albo no, PiS jest na tyle niesterowny, że ten projekt będzie dosyć głośno, bo cicho się nie da, procedowany, a jeśli by przeszedł ten projekt, to będzie punkt zwrotny. Dobrze, panowie, skończmy w takim razie ze sprawami krajowymi, ponieważ dzieje się mnóstwo i za oceanem, i w Europie. No, troszkęśmy rozmawiali o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tam nie wrócimy. Była w tym tygodniu pierwsza debata prezydencka Clinton-Trump. Mówi się, że Hillary Clinton ją wygrała, tak wskazują sondaże. I teraz pytanie, ponieważ było kilka, dosłownie dzisiaj czy wczoraj, było kilka takich sondaży stanowych i tam one pokazują dość wyraźną przewagę Hillary Clinton, czyli ona się podniosła po tym nieomal dosłownym upadku, prawda, którego doznała i kwestii stanu zdrowia. Czy panów zdaniem to może być taki początek jednak marszu Hillary Clinton po władzę? Ja nie jestem przekonany. Znaczy to z tymi debatami jest tak, że oczywiście one mają szalone znaczenie, bardzo wysoką oglądalność, ale to jest taki mecz trzysetowy, gdzie nie wygrywa ten, który wygra dwa sety, tylko ten, który wygra ostatniego. Więc w tej pierwszej debacie odniosłem wrażenie, że i Hillary Clinton, i Donald Trump byli dosyć zachowawczy i nie wiem, ja przynajmniej mam takie wrażenie po debacie, jakby oni podsumowali dotychczasową kampanię wyborczą. Czyli w zasadzie Hillary Clinton powiedziała wszystko, co do tej pory powiedziała, i Donald Trump powiedział wszystko, co do tej pory. Czyli zaprezentowali się dokładnie tak, jak od miesięcy ich obserwujemy. Tam nie było nic.